Ja z tak, Nizienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pani Małgorzata dawa błońska Wicemarszałek Sejmu Warszawska 1. Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Marszałek. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani Marszałek, co oznacza ogłoszona przez Marszałek Sejmu decyzja o tym, że ostatnie posiedzenie Sejmu, Starego Sejmu odbędzie się już po wyborach? No właśnie, co to oznacza? Nigdy w historii naszego parlamentu nie było takiej sytuacji. Wiadomo było, że przed wyborami Sejm zamyka wszystkie sprawy, którymi się zajmuje, Najczęściej to było 2-3 tygodnie przed wyborami. Kiedy byłam ja marszałkiem Sejmu, ostatnie posiedzenie było 12 dni przed wyborami. Posiedzenie, gdzie zamykało się sprawy, nie otwierało nowych, gdzie posłowie mieli szansę pożegnać się, a tutaj po wyborach mamy posiedzenie Sejmu i decyzje będą podejmować już posłowie. Mhm. Możliwe, że nie, część z nich będzie w nowym Sejmie, ale część na pewno nie i oni będą podejmowali decyzje. I dlaczego przerywa się posiedzenie, które zaplanowało się na trzy dni? Ja, no właśnie nie, dlaczego? Ja, Pani, Pani jako ja Marsza, jako bezpieczeństwa. Nie było żadnego, nie było żadnego racjonalnego powodu. Bo mówienie, że posłowie chcieli w terenie prowadzić kampanię, nie jest dla mnie żadnym wytłumaczeniem. Ja po prostu w to nie wierzę. Nie wierzę, że przychodzili posłowie i mówili: Pani marszałek, bardzo prosimy skasować ten sej, bo my chcemy przyjść po wyborach, bo my mamy bardzo dużo pracy. To po prostu jest. Nie... Ja w to nie wierzę. To jaka może być to znaczy badań? To znaczy, że dowiemy się 15, że jest jakaś ustawa albo jakieś rozwiązanie. Albo jakieś działanie, które nas zaskoczy. I powiem więcej, ja jestem przekonana, że pani Marszałek Witek nawet o tym nie wie. A czy ta decyzja była uzgodniona z Prezydium Sejmu? Znaczy byliśmy o tym poinformowani, o tym, Sejmu? że jest takiego, ale wszyscy. Czyli marszał... byliśmy poinformowani, a nie to była ta decyzja uzgadniana te... z wami? To znaczy, była uzgadniana, ale przecież opozycja w Prezydium Sejmu ma mniejszość było i na, nasz, przegraliśmy głosowanie. A czy pani zakłada, że może dojść do na przykład e, unieważnienia wyborów, jeżeli wynik wyborów byłby niekorzystny dla Prawa Spodziewam schodności? się wszystkiego najgorszego. Te cztery lata w tej kadencji nauczyły mnie, że mogą być bardzo dziwne rzeczy i najczęściej niebezpieczne. Wszędzie tam, gdzie PiS chce wprowadzić rozwiązania niezgodne z polskim prawem, siłowe, zrobione są pod osłoną nocy, w ostatniej chwili, przez zaskoczenie, żeby nikt nie mógł się do tego odnieść, a nawet jak ma być dyskusja, to nasza dyskusja w Sejmie jest zamykana. Czy może dojść do zmiany regulaminu, na przykład? Wszystko jest. Naprawdę, proszę Państwa, wszystko jest możliwe. Taka sytuacja w historii polskiego parlamentu nie miała miejsca. I podejrzewam, że nawet w regulaminach nie było to zapisane, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś zrobić. nie takiego... jest to złamanie prawa. Nie, bo tutaj jest ta luka prawna, że. Ale Sejm. Kończą się wybory, ktoś inny wygrywa, przegrywa, może zostaje tak samo. Różne mogą być rozstrzygnięcia wyborów, ale nigdy w tej naszej historii nie przyszło do głowy, żeby Sejm pracował po wyborach w starym składzie. Elżbieta Witak nie opublikowała w dalszym ciągu list poparcia dla nowych członków KRS mimo wyroku NSA. Termin dawno minął. I nigdy nie opublikuje. A ten upór w niepublikowaniu Utwierdza mnie przekonaniu, że nie jest tam wszystko w porządku, bo gdyby wszystko było w porządku, łatwiej pokazać dokumenty, powiedzieć, że wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem. Proszę Państwa, nie macie się czego obawiać, spełniono wszystkie wymogi regulaminu, ustaw, a tu cisza. Ludzie wstydzą się, kogo popierają. Łamanie prawa? No to już to jest łamanie, nieopublikowanie, nie wykonanie wyroku sądu. To jest łamanie prawa. Poza tym, życie publiczne musi być transparentne. Jeżeli ja kogoś rekomenduję. Na jakiekolwiek stanowisko, to ja tego nie ukrywam. Ja otwarcie wychodzę, tak, ta osoba ma moje poparcie, tak, ja uważam, że ta osoba jest dobra do, do sprawowania tej funkcji. A tutaj ludzie wstydzą się, że kogoś popierali. No, to jest bardzo taka mroczna sprawa, która, mam nadzieję, że po wyborach będzie wyjaśniona, bo na takiej podstawie nie możemy budować. Systemu sądowniczego w Polsce. Jeżeli dojdziecie do władzy i PiS przegra wybory, to będziecie zabiegać o to, żeby Elżbietę Witek, Marka Kucińskiego postawić przed Trybunałem stanu. Jeżeli Staną? wygramy wybory, w co wierzę, to pierwsza rzecz musimy uporządkować te sprawy, bo jeżeli chcemy budować nasz kraj, sprawy związane z ustrojem sądowniczym, z Trybunałem Konstytucyjnym, z karesem muszą być uporządkowane, bo ludzie muszą wiedzieć, że ich wyroki, ich sprawy są prawomocne a wszystkie osoby, które złamały konstytucję, które złamały prawo, niezależnie od tego, jakie funkcje w życiu publicznym pełniły, muszą ponieść konsekwentnie. Politycy nie mogą się stawać poza prawem i politycy nie mogą się stawać ponad konstytucją. Czy nie wyklucza Pani Trybunału Stanu dla. E, Każdą sprawę Witek trzeba i Marka będzie To jest złamanie wyroków sądowych. Politycy, marszałkowie Sejmu tym bardziej powinni szanować prawo i pokazywać, że prawo ma w życiu znaczenie. Zbigniew Ziobro wybronił się w Sejmie. No, A wielka ta obrona nie była, bo wiadomo było, bo że. sam premier, Mateusz Morawiecki, Wiadomo Zbigniewa było, że opozycja ten pojedynek przegra. Chcieliśmy powiedzieć, co złego zrobił pan Ziobro, jak źle działa jego ministerstwo, ale dla mnie największym zaskoczeniem było, że zarówno sprawozdawca i przedstawiciel Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który był wiceminister, czyli właściwie on bronił pana Ziobry i Marszałek Morawiecki, ani słowem nie odnieśli do, do tego, jakie zarzuty były stawiane panu Ziobrze, tylko odnosi się do opozycji. A przecież to w Ministerstwie Sprawiedliwości powstała Pajęczyna. To tam się działy takie rzeczy, a nie w opozycji. I do tego w tych przemówieniach nie było ani słowa. Taka pętrzna postawa Różnych troli, ludzi, którzy szerzyli nienawiść, oskarżali tych ludzi. Urzędnicy państwowi zajmujący się takimi rzeczami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przecież ten skandal na. W ogóle na skalę światową. Mhm. I to nie była jedna osoba, to nie były dwie osoby. To była cała pajęczyna osób, które sobie przekazywały informacje i w sposób celowy robiły akcje niszczące innych Biegnie ludzi. Nikt nie wziął że nic o tym nie wiedział. Zachował się modelowo, ponieważ. Jeżeli nie wiedział. minister Piebiak został zdymisjonowany, Mateusz Morawiecki też uważa, że sprawa jest zamknięta. Oczywiście, jeżeli nie wiedział, to tym bardziej nie nadaje się na ministra sprawiedliwości. Ja chciałam przypomnieć, jak za naszych czasów pojawiały się wątpliwości, co. Że mógł minister o czymś nie wiedzieć. Były demisje, a teraz minister wiedział, bo nawet wystarczyło, że zainteresowałby się tym, o czym mówił od pewnego czasu media. A jeżeli nie wiedział, to znaczy, że nie panuje nad swoim ministerstwem. I jedno i drugie rozwiązanie dla ministra jest wykluczające. W wyborach startuje pan Matecki, który okazuje się kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości dzięki Zbigniewowi Ziobrze. I on bierze udział w takiej akcji dezynfekcji ulic po marszach LGBT. Czy rekomendacja Prawa i Sprawiedliwości dla pana Mateckiego y, związanego wcześniej z Ministerstwem Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro powinna być cofnięta? Sprawo i Sprawiedliwość wybiera na swoje listy takich kandydatów, którzy realizują ich politykę, do których mają zaufanie. Bo nie wierzę, że dają na listy kogoś, do kogo nie mają zaufania. I takie nominacje, i takie umieszczanie osób na liście pokazuje, że... Mówienie o tym, że chcemy rozmawiać merytorycznie, że chcemy współpracować, że osoby mają być kompetentne, nie ma w ustach sprawa i sprawiedliwości znaczenia. Oni chcą mieć ludzi, którzy będą wykonywali takie rozkazy i ta fala nienawiści, fala podziału w ludziach nie zostanie w ten sposób zatrzymana, bo nawet jedna osoba, która będzie w taki sposób się zachowywała, zaraża tym innych. A to jak powinna ta fala zostać zatrzymana? Powinno się wybierać takich ludzi, tak prowadzić politykę. To, o czym ja cały czas mówię: my musimy wreszcie zatrzymać to, co się dzieje, bo dalej tak nie zajedziemy. To już nie mogą być takie podziały. I nie może być tak, że ludzie są niszczeni tylko dlatego, że mają inne zdanie. O tym zaraz porozmawiamy, a ale ta to rekomendacja się wszystko... powinna zostać cofnięta dla pana Mateckiego chce. Od... Znaczy, chcę, ja nie wtrącam e, się. Nie wtrącam, nie wtrącam, się, nie wtrącam, Komarza, nie wtrącam w się w listy Prawa i Sprawiedliwości. Oni biorą odpowiedzialność. Ale tego typu ale osoba uważam, jest przypadkiem. I tak. jest zaskoczeniem dla pani? Jest przypadkowa? Na pewno nie jest przypadkowa, bo w PiSie nic nie jest mhm. przypadkowe, ale to jest naprawdę wielki skandal. A czy do, po wyborach, jeżeli PiS obejmie władzę, ponownie dojdzie do podwyżki zUS-u i pracodawcy będą musieli ponieść konsekwencje? Jeżeli tego PiS dojdzie do władzy, to będzie wiele podwyżek. I koszty pracy urosną, bo jeżeli ro, nie rozmawia się z ludźmi, jeżeli chce się rządzić na pomoc, za pomocą dekretów niekonsultowanych z ludźmi, nie myśli się o społeczeństwie, o naszej gospodarce jako całości. Podwyżki będą i jakość życia Polaków się mimo obietnic płac pogorszy, bo ludzie muszą w Polsce więcej zarabiać, i to jest oczywistość. I to jest ten czas, kiedy możemy spowodować, bo wiele pozytywnych rzeczy w naszym kraju się przez ostatnie 30 lat wydarzyło, ale teraz czas na to, żeby praca ludzi była doceniana i żeby rzeczywiście więcej zarabiali, a szczególnie promowani byli ludzie, którzy biorą sprawy swe ręce i tworzą nowe miejsca pracy, sami pracują. I oni powodują, że gospodarka się rozwija, więc płace muszą w naszym kraju rosnąć. Jarosław Gowin w dzisiejszej Rzeczpospolitej mówi, że jest rzecznikiem klasy średniej i że on jest, gwarantuje, że nie dojdzie do tej podwyżki pracodawcy, drastycznej podwyżki. A jeżeli do niej dojdzie, to, będzie no to, no to do on się poda do dymisji. Lepiej, żeby w rządzie, w którym działa pan y, Gowin. W ogóle takie pomysły nie wpadały do głowy, bo rzeczywiście ten pomysł podwyżki takiej skokowej ZUS-u to jest 40 miliardów, około 40 miliardów złotych, które wyjdą z kieszeni Polaków. Skąd oni pieniądze wezmą na tak wysokie opłaty, kiedy y, mają rozwijać swoje firmy, mają za, utrzymać, zapewnić utrzymanie swoim rodzinom, więc na miejscu pana ministra Gowina, który rzeczywiście zawsze deklaruje, że jest pro taki gospodarczy, popiera Nie średnią... Tak, to chciałabym, żeby nim naprawdę był i żeby w ogóle takie informacje i takie pomysły nie wychodziły z rządu. Mhm, a ta deklaracja jest wiarygodna ze strony Moim Jarosława zdaniem, Gowina? Znaczy, który nie wierzę w to, swoim że... Swoim honorem pan... deklaruje, że do tej drastycznej podwyżki nie dojdzie? Wiarygodnością. To trzeba że... skuteczności i odpowiedzialności, a ze strony rządu tak Komunikat poszedł, mówił o tym prezes Kaczyński. I wydaje mi się, że Jarosław Gowid nie jest w stanie tego zatrzymać. Janusz Wojciechowski powinien zostać kandydatem komisarzem unijnym od spraw rolnictwa. Polska powinna A... mieć swojego komisarza, i to nam się należy i dobrze było, żeby to była osoba, która będzie realizowała politykę naszego kraju, czy będzie zabiegała o polskie rolnictwo. Natomiast problemem jest to, że na panu Wojciechowskim Ciążą zarzuty, które są wyjaśniane przez instytucję europejską. I to jest bardzo smutne, że osoba, która obiega się o taką funkcję, nie może powiedzieć, że ma czyste konto, bo niezależnie. Ja, ja nie wiem, jak ta sprawa wygląda, ale że jest prowadzone śledztwo i to zaawansowane, no to jest niepokojące. Pan Wojciechowski również współtworzył wymiar sprawiedliwości w czasach PRL, o czym niejednokrotnie Mateusz Morawiecki mówił, że takie osoby no, nie powinny w dalszym ciągu tylko, sądzić tak, o to. ale tylko takie osoby, które chcą, żeby prawo było stosowane, żeby konstytucja była przestrzegana. Jeżeli te osoby są po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to oni do nich mają pełne zaufanie. E, pani Maroszolek, czy pani czuje się marionetką? Nie, nie czuję, nigdy nie czułam. Ci, co mnie znają, wiedzą, że marionetką nigdy nie byłam. I że to, że jestem spokojna, umiem z ludźmi rozmawiać, to nie znaczy, że można mi wejść na głowę i zmuszać do podejmowania działań, na które się nie zgadzam. Przez, Wszystko to, co robię, muszę być do tego przekonana. Przez lata politycy Platformy Obywatelskiej, również pani, a mówiliście, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę tylnuje, ty, steruje premierami no swojego silnego tak siedzenia, było. jest władcą marionetek, no, ale e, czy, czy też tak a wy teraz stosujecie ale... podobny e, trik na wybory. Przeciw... Grzegorz Schetyna jako szef partii nie będzie kandydatem na premiera, tylko pani. To nie o to chodzi, że y, szef partii nie jest kandydatem na premiera. Chodzi o to, że o, osoby, które były premierami pełniły władzę z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości podejmowały tylko decyzje takie, które podjął Jarosław Kaczyński. Platforma jest partią demokratyczną i nie ma jednej osoby, która by mogła podjąć decyzję, powiedzieć tak ma być, a nie inaczej. No, Jarosław Kaczyński mówi podobnie. Jaka jest gwarancja, że pani jako premier nie jeździłaby po rozkazy na wiejską do siedziby Platformy Obywatelskiej, albo byłaby pani sama To musi pan prezes poczekać i to sprawdzić. Gwarantuję, że na pewno nie będę na wiejską jeździła po żadne rozkazy. Będę robiła to... Do czego jestem przekonana? No, oczywiście polityka, podejmowanie decyzji to jest praca zespołowa i zbiorowa. I tak wtedy jest bezpiecznie, że możemy uniknąć wielu błędów i słuchamy się nawzajem, słuchamy Polaków, ale na pewno nie jest tak, że jedna osoba może drugiej nakazywać w Polsce w platformie, co ma robić. Czy byłaby Pani lepszym premierem od Grzegorza Wschoty? Byłabym na pewno innym, bo ja jestem inna, inaczej działam. Jestem inna, inaczej pracuję. Ale nie wiem, jakim byłby Grzegorz Schetyna. Tak się nie dowiemy. Ja bardzo... Jest mi bardzo miło, że ludzie tak pozytywnie zareagowali na to, że wróciłam do Warszawy, że że ubiegam się o, o ten urząd i, i to mi pokazuje, że Grzegorz Schetyna i Platforma i Koalicja podjęliśmy dobrą decyzję. Dlaczego Pani miała być jedynką we Wrocławiu? No, wcześniej miała być Pani jedynką we Wrocławiu. Pani miała w ogóle jakiś wpływ na to, e, że będzie jedynką we Wrocławiu albo w Warszawie? Rozmawialiśmy na te tematy i, i Wrocław, jeżeli była wtedy takie ustalenie, była taka tradycja, że kandydaci na premierów kandydują z Warszawy, to naturalne było, że muszę być w innym okręgu, bo wtedy Ale kandydat... gdyby Pani nie kandydowała, to kandydowałaby Pani, nie byłaby Pani kandydatką na premiera, to kandydowałaby Pani w wyborach z Wrocławia. Tak. Z I... którym nie ma Pani zbyt wiele ale wspólnego. Ale Wrocław pani, jest częścią... Byłaby Pani klasycznym spadochroniarzem. Ale Wrocław jest wyrazistym miastem w Polsce, jest częścią Polski i posłowie nie tylko pilnują spraw lokalnych, ale zajmują się ogólnie polityką całego kraju, a Wrocław jest miastem wyjątkowym. Chciałam tutaj podziękować wszystkim mieszkańcom Wrocławia za to, że mnie bardzo ciepło przyjęli i pomogli w poznawaniu tego miasta. Ma pani umowę z Grzegorzem Schetyną, że będzie pani tym kandydatem na premiera? Że tu się nic nie zmieni po wyborach, jeżeli PiS straciłby władzę? Kiedy Grzegorz Schetyn zaproponował mi za, y, zamianę miejsca, powrót do Warszawy i, i obieganie się o, o ten urząd, to było jasne, że tak będzie. My nie musimy specjalnie tak, jak w Prawie i Sprawiedliwości, przyrzekać sobie. Tak będzie i już. A, czyli na słowo. Tak, a słowo i, umowy, i zaufanie jest ogromne. No ale polityka jest polityką, wiemy jak to... Ale polityka bez zaufania, polityka z kłamstwem i z oszustwem to już nie jest taka polityka, na której mi zależy. No ludzie muszą wiedzieć, że politycy mówią prawdę, bo inaczej... Jesteśmy oceniani tak, jak jesteśmy, i takiego złego wizerunku polityków, takiego złego wizerunku parlamentarzystów, jak mam w tej kadencji, jeszcze nigdy nie było. Będzie pani ubiegać się o, o przewodzenie Platformie Obywatelskiej? Wystartuje pani w wyborach na I szefa pan, Platformy? Mamy Miesiąc mamy wybory parlamentarne. No tak, ale pani pytam I o na razie, to jest czy mój cel. Chce pani zostać szefową Platformy? Na razie walczymy o to. Nie wiem, czy będę chciała, czy nie. Na razie mam cel i na tym się skupiam, a wybory dopiero w lutym, a do lutego wiele, wiele Czyli rzeczy. Czyli nie wyklucza Pani, że będzie się ubiegać o szef, szefostwo w Platformie? Nie, nie wyklucza. A, a wyklucza Pani, że będzie kandydować w wyborach prezydenckich? Ja powiedziałam, jak od Pana się tego nauczyłam. W polityce niczego się nie wyklucza. Ale na podsumowanie. Dla mnie celem są te wybory. Dla mnie celem jest 13 października i ja wierzę, że Platforma i Koalicja uzyska bardzo dobry wynik. Platforma jest Drużyną i potrafimy podzielić rolę. A Grzegorz Schetyna te dwa lata poka pokazał, że uspokoił platformę, zrobił dobry klub, potrafił doprowadzić do porozumienia w koalicjach i, I doprowadził do przegranych wyborów samorządowych i europejskich. Przepraszam, wyborów samorządowych nie przegraliśmy. Mhm. To po pierwsze, odsiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Mamy świetnych samorządowców, samorząd oparł się prawu i Sprawiedliwości, samorząd w Polsce jest niezależny. I to jest wielki sukces. Koalicji i Grzegorza Schetyny, że miał taki pomysł. Druga sprawa, wybory do Europarlamentu pokazały, że w opozycji jest wielki potencjał i te 38% pokazuje, że rzeczywiście ludzi, którzy chcą innej Polski, jest w naszym kraju bardzo dużo, tylko trzeba ich obudzić i zachęcić do pójścia na wybory. Przedstawi Pani swoich kandydatów do rządu? Wszystko w swoim czasie. Czyli nie wyklucza Pani, że przedstawi swoich ministrów w przyszłym rządzie, tak, w kampanii? Tak, możliwe, że tak, ale ja, ta kampania jest dla mnie bardzo krótka i na pewno przedstawię ludzi, z którymi będę chciała pracować. A wyobraża Pani sobie koalicję z lewicą, koalicję obywatelskiej? Takie rządy wspólne? Ja wyobrażam sobie każdą koalicję, która będzie chciała poprawić i uzdrowić Polskę, usprawić, uratować system sądowniczy, wprowadzić reguły. Poprawić to, co było źle zrobione, ale najważniejsze, żeby wprowadzać rozwiązania na przyszłość, żeby przestać się oglądać do tyłu. I takich ludzi jest, i z każdym, kto będzie tak chciał działać, będę pracowała. KUKI z 15 to jest ugrupowanie, z którym pani mogłaby również współpracować i stworzyć koalicję rządową. PSL okay. teraz działa z KUKI 15 z jako psl pracowaliśmy wielokrotnie, byliśmy koalicjantem przez wiele lat. Dlatego o PSL który... nie pytam, ale o Kukiz z 15. To jest teraz poczekajmy, jeden organizm. Poczekajmy na wyniki yy, wyborów. Na pewno widzę, będziemy że Paweł mieli. Paweł Kukiz nie wzbudza Pani entuzjazmu. Ja Paweł, Kukiza, I chęci ja Paweł Kukiza bardzo lubię, ale trochę inaczej postrzegam politykę jak Paweł. Ale wszyscy Czyli Lubi ma... Pani Kukiza jako artysta, nie jako polityka. Tak, dokładnie. Okay. Czyli byłoby trudno Pani współpracować z Pawełem Kukisa. Ale wie Pan, że ja potrafię współpracować i jeżeli znajdziemy moment porozumienia, z każdym będziemy się rozmawiać. Dla mnie ważne jest to, żeby teraz koalicja miała jak najlepszy rezultat. Czym różni się siódemka Kidawy-Bońskiej od szóstki chatyny? Przede wszystkim dodane zostały sprawy związane z kulturą, bo w naszym programie za mało było tego. Położyłam większy akcent na sprawy związane z kobietami, bo uważam, że najwyższy czas, żeby płaca kobiet i mężczyzn w naszym kraju była wyrównana, żeby to nie było uznaniowe. Dlatego potrzebna jest tutaj transparentność. Y, y, sprawy związane z seniorami. Mam bardzo dobrze przygotowany program senioralny, bardzo dobrze. Ale jeszcze można było dodać tam kilka tematów, które wynikały z, z rozmów, które prowadziliśmy z Polakami. A pamięta pani tą wszystko z hotelu Pewnie, że pamiętam. Może Pani wymienić te punkty? A Pan się jeszcze nie nauczył jako dziennika. No właśnie. <noise> ale ja zauważyłam, y, że... Martwi mnie to, że polityce w za, Zaczynamy, na czole, zaczynamy pani, od aktu odnowy demokracji, bo to są te fundamenty, tak. na których można. Budować nasze społeczeństwo. Następna sprawa, płaca. Zauważamy, że praca jest wartością, ludzie muszą w Polsce więcej zarabiać. Okay. Emeryci, program senioralny, zdrowie, tak. temat, który się powtarza we wszystkich, ekologia, bardzo ważna, i, i edukacja. Rzeczywiście, wykuła pani na blachę. Zaskoczyło Panią, I... że Grzegorz Schetyna czy Tomasz Zimoch nie znają wszystkich schetyn? Znają, znają tylko taki moment zaskoczenia. Ludzie boją A, się moment egzaminu. Moment zaskoczenia. To, to, za, takie, że, to moment zaskoczenia, że można zadać takie pytanie, bo przecież wszyscy pracowaliśmy przy tym programie i jeżdżąc po Polsce, ludzie mówią dokładnie o tych sprawach. Lepiej, żeby dzieci, e, które są adoptowane, czy też mogą zostać adoptowane albo trafić do domu dziecka, trafiają do domu dziecka, czy były adoptowane przez np. dwie kobiety? Powinniśmy zawsze kierować się dobrem dziecka. Dziecko musi się czuć bezpiecznie. Co bezpieczne. jest znaczy dla dziecka? Adopcja zawsze, przez osoby dla, tej samej przez dwie nie, kobiety? Nie. Czy dla dziecka? dziecka ważne jest, żeby było w środowisku, gdzie jest kochane, mm -hmm. szanowane, gdzie mm -hmm. może się rozwijać, że nie jest numerem statystycznym, tylko że jest y, częścią y, rodziny. Nie roz, ja wiem, że ten temat budzi wielkie emocje w naszym kraju. Ale zawsze wolałabym jako polityk nie kierować się sądami, co jest lepsze, co gorsze, tylko o każdej sprawie indywidualnie jako o dobru dziecka. Czy będzie miał szansę, mieć takie, takie same szanse jak dzieci wychowujące się, w środowisku, gdzie jest Zawsze skochadę. u końca należy uniknąć domów dziecka? Dla, dla domy, dzieci? Da, domy dziecka domy są koniecznością. Domy dziecka są koniecznością. Są przykrą koniecznością. Ale czy możemy stworzyć alternatywę? Wie, są kraje, takie jak Francja, że już nie ma domów dziecka. Mhm. Że są rodziny zastępcze. Za, że są adopcje. Że są adoptowane dzieci chore, są adoptowane... U nas też są adopcje, są rodziny zastępcze. Ale jest jeszcze Pytanie, tego mało. Jest czy, jeszcze... Być, czy, czy pary jednopłciowe powinny adoptować dzieci? Na razie nie mamy uregulowanych spraw. Czy związku. powinna zacząć się debata na ten temat? Na razie powinniśmy przekonać i rozmawiać z Polakami na temat związków partnerskich. Te związki partnerskie będą, jeżeli. Będą, dlatego że uważam, że ludzie muszą mieć takie same prawa, jeżeli żyją w naszym społeczeństwie powinni nie czuć się wykluczeni. Ale do tego także potrzebna jest rozmowa, bo mhm. jeżeli słyszy się takie hasło związki partnerskie, wiele osób jest, myśli, jak to, jak to, jak to będzie wyglądało, jak się zaczyna rozmawiać, czego to prawo ma dotyczyć, co to ludziom gwarantujemy. No tak, ale to jest normalne, bo wszyscy to powinni mieć. Więc rozmowa, edukacja i przekonywanie, pokazywanie rzeczy dobrych. Ale w tej rozmowie powinniśmy myśleć nie, o parach, nie o społeczeństwie, jako o dobru dziecka, to, co dla dziecka jest najważniejsze. Bo ja tak myślę jako kobieta, jako kobieta myślimy o dzieciach. A jak pani myśli jako kobieta, czy ta adopcja byłaby lepsza przez pary płciowe, czy jednak dom dziecka? Dziecko jest temat. lepsze niż dziecka. Dziecko musi mieć Dob dom, dziecko. musi mieć swoje obowiązki, musi mieć ludzi, które je kochają, musi wiedzieć, musi się uczyć życia w społeczeństwie, musi chodzić na spacery, musi chodzić do kina i musi wiedzieć, że jest ktoś. To jest dla niego najważniejsze. A, a co z deklaracją LGBT, LGBT plus? Czy ta deklaracja powinna zostać tak e, przy, przyjęta nie tylko sprawy? Ale czy my rozmawiamy, my rozmawiamy? Ale o, również szczęście. Ale nazywamy tak tę deklarację, ale tak naprawdę mówimy o prawach ludzi, no. o prawach obywateli. No, tak, Że się my, tak się nazywa, ale tak mówimy o prawach obywateli. Przecież my jako obywatele… Ona powinna powszechnie obowiązywać. A czy czy, nie chcę, czy chce pan być wykluczany ze względu na, na swój wygląd, czy chce pan być wykluczany ze względu na swoje przekonania, czy chce pan być wykluczany ze względu na swój stan zdrowia, czy chce by pan być wykluczany ze społeczeństwa za swoje poglądy, za swoją przynależność religijną? O czym my rozmawiamy? My, że my o tym, wszyscy... że deklaracja LGBT wzbudziła wiele Ale dlaczego, kontrowersji a dlaczego w środowiskach wzmur... prawicowych. A dlaczego wzbudziła? No się potrze... Tak samo, tak samo jak związki partnerskie i straszenie adopcją dzieci. Nikt w Polsce, takie pary w Polsce dzieci nie adoptują, ale straszy się tym, szuka się wroga. O tej deklaracji mówi się, ludzie nie znają, nawet nie znają zapisu dobrze, tej deklaracji. Dobrze, że Rafał Trzaskowski zdecydował się na przyjęcie deklaracji LGBT. Dobrze, że Warszawa jest miastem otwartym i wszyscy tu się mogą czuć. I dobrze. Polska również taka powinna być? Taka I pani powinien... jako premier by do tego dążyła. Chciałabym, żeby Polacy, każdy Polak. Każda Polka w Polsce się czuła dobrze i bezpiecznie, i żeby nas nie dziwiło, że ludzie są różni i inni, i zawsze tak będzie, i żebyśmy się potrafili akceptować nawzma, nawzajem. 500, plus, jeżeli Platforma dojdzie do władzy, Koalicja Obywatelska, to zreformujecie ten program? 500 plus zostanie i o tym. Właściwie mówimy już od paru lat, mówimy prosto w kamerę, bo proszą o to dziennikarze, zapewniamy o tym na konwencjach. I dziwi mnie, że po tylu, tylu miesiącach i takich zapewnie pan ciągle zadaje to pytanie. Mhm. Tak, 500 plus zostaje. Ale zapytałem nie, czy zostanie zlikwidowane, tylko czy zostanie zreformowane. Zostaje 500 plus i osoby, które te świadczenia dostają, będą te chociaż przyznam tutaj, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało 500 plus, Mówiło o nim jako o programie zachęcającym ludzi do posiadania większej liczby dzieci, co jest problemem bardzo ważnym. Te 500 plus tego programu nie wpłynęło na ilość urodzonych dzieci, ale Polacy się do tego przyzwyczaili, zaakceptowali to i na pewno my tego nikomu nie zabierzemy. Podwyższycie wiek emerytalny? Wrócicie do PKP? Też wyboru? o tym mówiliśmy, że wieku emerytalnego nie podwyższamy. Polacy nie chcieli, chcą mieć tutaj dowolność wyboru, a my będziemy Polaków zachęcać do tego, żeby chcieli dłużej pracować, żeby byli bardziej aktywni. Będziemy ich zachęcać w różny sposób, tym bardziej, że Polacy żyją coraz dłużej i naprawdę 60 lat dla wielu kobiet to jest dopiero środek ich aktywności na przykład na wyższych uczelniach kobiety pracujące na wyższych uczelniach 60 lat jest taki najlepszy czas naukowy bo już mają rozwiązane problemy rodzinne mają doświadczenie i mogłyby naprawdę zająć się pracą naukową dydaktyczną a tutaj mówi się, że kobiety muszą wcześniej z tego zawodu z tego miejsca odchodzić dlatego trzeba zostawić dowolność żeby każdy polek i każda polka decydowała czy chce Przechodzić na emeryturę? Czy czuję w sobie potencjał i chęć do dalszej pracy? Donald Tusk dzwonił do pani z gratulacjami <grym> Podjęte decyzji. Nie, rozmawialiśmy i powiedział bardzo mądre słowa, że trzeba być sobą. Mhm. Czyli przyklasnął pani decyzję? Powiedział, że ma być sobą, tylko teraz. A myśli pani, że pani przodkowie byliby dumni z pani, pani decyzji? O tym, że ubiega się pani, chce być kandydatką na premiera? Na pewno tak jak u nas w domu, powiedzieliby, że trzeba być odpowiedzialnym i nie zawsze podejmuje się wyzwania, o których się marzyło, ale trzeba je zrobić. Myśl o co innych. A ma Pani takie poczucie, że ma papiery, kompetencje do tego, żeby być szefem rządu? Ponieważ pracuje zespołowo, uważam, że tak. A, a nie obawia się Pani, że będzie twarzą porażki Platformy Obywatelskiej? Wybory trzeba wygrywać i nie boję się tego, że będę twarzą porażki, bo porażki nie będzie. A ta wasza kampania chyba trochę taka niemrawa jest, jak ja że po Polsce to tych plakatów tak, jest tylko, bardzo mało. Tak, tak mało tylko my nie zrywamy potworni. plakatów naszej Ale konkurencji. Nie są też wielkie billboardy, nie zrywamy też się wiemy, tego Tak, wczesnie. my też wiemy, ile mamy pieniędzy na kampanię i ile wiem pieniędzy no, na, na kampanię. Duża subwencja. Na kampanii wiemy, ile pieniędzy można przeznaczyć, to jest bardzo wyraźnie wyznaczone i te pieniądze wydamy w takiej kwocie, w jakiej możemy i niczego nie zrobimy niezgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej. Będzie Pani chciała debatować z Jarosławem Kaczyńskim? Mówiłam od początku, że bardzo chętnie usiądę do stołu, żeby porozmawiać o mojej wizji Polski z wizją Pana Kaczyńskiego. Zaprasza Pani Jarosława Kaczyńskiego na debatę? Cały czas mówię, że czekam i jestem gotowa do takiej rozmowy, tym hmm. bardziej, że chyba w Warszawie Polakom to się należy. Dojdzie do tej debaty czy nie? zobaczymy. Myślę, pani że Rosław Kaczyński stanie, nie odmówi kobiecie? A czy pamiętając poprzednie kadencje, do takich debat nie dochodziło, więc boję się, że teraz też tego nie A będzie. A z premierem Mateuszem Morawieckim jako kandydatem na premiera y, rządu PiS pani będzie chciała też debatować? Jest pani gotowa na taką debatę? Jeżeli będzie taka chęć, będę go debatowała, ale pan Morawiecki jest kandydatem ze Śląska. Tak. Jest posłem ze Śląska. Ale pani jest kandydatem y, głównej tak. partii opozycyjnej na premiera i Mateusz Morawiecki, głównej No właśnie, paki, ale tak powiedział prezes Kaczyński, a prezes Kaczyński czasami zmienia zdanie, więc tutaj tej pewności nie mam, dlatego jedynki na Śląsku, bo uważam, to jest bardziej naturalne. Ale na debatę z Mateuszem Morawieckim pani jest również gotowa? Na każdą debatę z każdym, żeby rozmawiać, ale na debatę na poważnie, a nie na taką debatę, że będziemy się obrażać, czy będziemy podważać wiarygodność przeciwnika. A z innymi jedynkami warszawskimi jest pani... Zobaczymy, Dera jak Derań. się ułoży debata, zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli debatujemy, to wszyscy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Małgorzata dawa Błońska, warszawska jedynka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka Platformy i Koalicji Obywatelskiej na premiera. I wygramy te wybory.